Sebastian Fałcz, to jest program Gość Dnia. Witam i zapraszam, a dzisiaj z nami Franciszek Dziędziel, wójt gminy Pawłowice. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie wójcie, minął ponad miesiąc niestety od tragedii, która stała się na kopalni Pniówek. Mowa tutaj o 9 górnikach, którzy zginęli, 7, którzy uznani są za zaginionych. Pana zdaniem, czy mieszkańcy nadal żyją tą tragedią? Mieszkańcy no, niestety nadal żyją tą tragedią, bo trauma po takim zdarzeniu, jeżeli zabrakło ojca, brata, syna w rodzinie, to wiadomo, to latami trwa, to nie jest miesiąc. Dodatkowo 7 osób dalej pod ziemią pozostało. Wiadomo, że żywi stamtąd nie wyjdą, ale współczuję tym rodzinom, zarówno tym, które już bezpośrednio swoich bliskich pochowały, ale i tych, którzy oczekują na no, niestety zwłoki swoich mężów, swoich braci, swoich dzieci. Panie wójcie, pan również, można powiedzieć, ma wieloletnie doświadczenie w fachu górniczym. Mowa tutaj o spółkach węglowych. Pana zdaniem, z pana punktu widzenia, faktycznie można było zapobiec takiemu zdarzeniu? Szanowni państwo, zdarzenie, czy ono naturalne, czy zawinione przez człowieka, więc ja bardziej o tych naturalnych bym się wypowiedział, bo to, czy zawinione przez człowieka pośrednio, czy bezpośrednio, no to raczej bym zostawił tutaj prokuraturze i WUG, Wyższy Urząd Górniczy, powołał komisję, aczkolwiek może, jeżeli tyle czasu by wystarczyło, nawiązałbym jednak i do tego, co człowiek może zrobić, bo natura, jaka jest, prawie wszyscy wiedzą, że w powietrzu jest tak, a pod ziemią jest tak. Pod ziemią w naszych warunkach, oprócz węgla, jest metan. Te kopalnie mają koncesję na wydobywanie węgla i metanu. Natomiast od lat dzieje się tak, a szczególnie w polskim górnictwie, że ten metan nie jest wcześniej jakby pozyskiwany jako dobro narodowe. To jest surowiec, jak w tej chwili wiemy, przy tych ograniczeniach, jeżeli chodzi o dostawy metanu do gazu do Polski, więc on jest bardzo potrzebny. Natomiast aktualnie w Polsce ten metan dopiero na etapie robót przygotowawczych odzyskujemy z górotworu, czy w trakcie już bezpośrednio eksploatacji, jak ściana idzie. Pierwsze te doświadczenia, które ja osobiście nabywałem, to na kopalni 1 Maja, gdzie podstawową rzeczą, żeby uruchomić tam eksploatację, było wcześniejsze odmetanowanie. Każdy poziom, który był udostępniany, a każde wyrobisko i w trakcie prowadzonej eksploatacji było intensywnie odmetanowywane. Ten metan w tamtych czasach, ponieważ nadmiar mieliśmy energii, gazu, a on nie był wykorzystywany. W tej chwili jest wykorzystywany. Natomiast nie do końca jestem przeświadczony, czy to odmetanowanie jest na tyle skuteczne, ponieważ co kopalnia, to większe ma tą metanowość i szczególnie tu kopalnia Pniówek przoduje. To odmetanowanie jest prowadzone i no, niestety nie jest ono odmetanowanie na tyle szybko prowadzone, żeby było bezpieczna eksploatacja. W trakcie tej eksploatacji odmetanowuje się ten pokład, natomiast mamy tak zwane przestoje, mamy święta, mamy weekendy. Ja na pewno nie chcę, żeby górnicy pracowali w soboty, w niedzielę, a szczególnie w niedzielę. Związki zawodowe walczyły o to przez lata, żeby w te dni świąteczne nie pracować. Natomiast dla górotworu, dla odmetanowania jest to bardzo istotna sprawa, żeby na bieżąco on był odmetanowywany, odgazowywany i żeby ten front robót był również odświeżany. Dawniej było tak, że przynajmniej jedno cięcie było robione w ścianie, między innymi po to, żeby przesunąć obudowę, żeby ten zawał następował z tyłu, bo wszystkie teraz nasze kopalnie tutaj w Renieszcze, tu Pniówek, Zofiówka, gdzie tąpnięcie, no to
prowokuje się wręcz, jeżeli dłuższy jest ten przestój, a później obudowa się przesunie, to nagle ten zawał gwałtownie za obudową następuje i wtedy jest tak zwane topnięcie, przy którym co? No głównie się metan, duże ilości metanu, oprócz energii, która się wyzwala, zgromadzona energia, no bo ten górotwór jest naprężony, jak odjedziemy, jak na bieżąco się to za sobą górotwór łamie, no to okej. A jeżeli on zawisa i nagle gwałtownie się załamie, a jeszcze jakieś ławy piaskowcowe czy inne są, no wtedy się to wyzwala nie dość, że energia, to duże ilości metanu. Ta energia powoduje co? Tarcie między sobą piaskowców, no to wiemy, może nawet zaiskrzyć, niekoniecznie od maszyny, może od tego zaiskrzyć, jak tego metanu jest dużo, bo się wyzwala w tym momencie, no to zagrożenie jest poważne. Stąd też apeluję, kiedyś miałem większy wpływ, jak pracowałem w górnictwie, do tego, żeby odmetanowywać, jak najmniej, nie żałować na to środków, tych specjalistów, których słyszę, też brakuje, bo koledzy już na emerytury podchodzili, ci, którzy tu na kopalni doświadczalnej Barbara, w GIGU, czy na Politechnice Śląskiej, AGH, tutaj fachowców miało. No, te osoby przeszły na emerytury. Ten okres pracy górnika na kopalni jest bardzo krótki. Ja wiem, że sporo uczymy się w szkołach średnich, na studiach związanych z górnictwem. Czyli panie wójcie, faktycznie tych ekspertów brakuje? Ekspertów brakuje, a ten czasokres bardzo krótki jest zakopali, a to, co w szkołach nauczymy się, to przez doświadczenia. Dopiero główny ten się w praktyce nabywa. I tu niestety ten czas, okres do 50 lat, a nieraz jest taka osoba, która odpowiedzialna za prowadzenie akcji, za przygotowanie tej profilaktyki, prowadzenie eksploatacji, no to się nabywa w czasie praktyki. I ja nie mówię, że wydłużyć czas do emerytury i tak dalej, ale przynajmniej na tych strategicznych, odpowiedzialnych stanowiskach, w takich kopalniach metanowych, to jest ważne, żeby te osoby doświadczone były przed, w trakcie, ale i przy prowadzeniu takich akcji, jak tutaj była, czy na Pniówku, czy na Zofiówce. Czy my jesteśmy faktycznie w stanie wygrać z tą naturą? Bo jednak faktycznie, jeżeli coś wydarzy się na kopalni, zazwyczaj każdy człowiek sobie myśli, faktycznie znowu metan. Ciągle słyszymy, jeżeli faktycznie dochodzi do jakiejś tragedii, pojawia się metan. Czy to bezpieczeństwo na kopalni faktycznie w tych latach ubiegłych, porównując lata 90. do lat teraźniejszych, to bezpieczeństwo wyszło faktycznie na wyższy poziom, czy nadal mamy do czynienia niestety z tym metanem i tak nie wygramy? Z metanem możemy wygrać. My w poprzednich latach, mimo że to były trudniejsze lata, jeżeli chodzi o finanse, ale bezpieczeństwo też było na wysokim poziomie. Dla kopalni 1 Maja, gdzie tam zaczynają swoją pracę i stamtąd najlepsi fachowcy z oku się wywodzili, ale wcześniej były otwory na Marklowicach wiercone z powierzchni, było prowadzone odmetanowanie. One praktycznie dopiero w latach 90. te otwory przestały istnieć. Na Morcinku była również z powierzchni. Ja myślę, że należałoby wrócić do tych dobrych, sprawdzonych metod i żeby pozyskiwać ten gaz. W Łupkach, gdzie tu była taka euforia jeszcze nie tak dawno w Polsce, że będziemy gaz, że zabezpieczymy w 100%, będziemy go nawet eksportowali. No niestety tam w polskich Łupkach no nie ma tyle tego gazu. On jest, ale to są śladowe ilości, które na skalę przemysłową no nie opłaca się eksploatować. Natomiast w węglu i wokół węgla jest bardzo dużo tego metanu nagromadzonego. Niekoniecznie nawet tego, który eksploatujemy, bo my eksploatujemy teraz pokłady tam o miąższości powyżej metra, najlepiej jak 2-3 metrowe pokłady, ale mamy pokłady również takie 30-40 centymetrowe i ten metan jest tam zgromadzony. Przy tych wstrząsach ten górotwór później jak pęka, jak tego, ten metan się wyzwala. Sposób odmetanowania z powierzchni
wcześniej, hydroszczelinowania. Nawet osobiście też gdzieś patent taki miałem, żeby poprzez hydroszczelinowanie odgazowywać te pokłady, które są eksploatowane, ale te, które są nad i po, bo ten metan się wydziela w tych kopalniach nie tylko z tego pokładu, który jest eksploatowany, ale z tych sąsiednich. To są bardzo często cieniutkie, to są, można powiedzieć, nawet nie pokłady, tylko warstewki 10-centymetrowe, 30 i tego metanu naprawdę w naszym tu rejonie jastrzębskich kopal rybnickich jest bardzo, bardzo dużo. Jak dobrze myślę, panu ten temat jest niezwykle bliski i również państwo tutaj jako gmina na pewno staraliście się i staracie dalej się pomóc, czy tym rodzinom, czy tym poszkodowanym, jak faktycznie mogliście pomóc? Z pomocą rodzinom poszkodowanym trudno w samej akcji, żeśmy pomagali, zabezpieczali czy to lądowanie helikopterów poprzez ochotników, strażaków, poprzez policjantów, którzy w naszym komisariacie, to nie tylko ci, co na służbie byli, ale to było pospolite ruszenie, więc w trakcie akcji nie na dole, nie bezpośrednio w kopalni, aczkolwiek tam nasi pracownicy, czy to na Pniówku, czy na Zofiówce, tu z gminy Pawłowice, bardzo dużo ludzi pracuje, zresztą kopalnia, wiadomo, Pniówek to prawie 5 tysięcy osób pracuje, 2 tysiące jeszcze z firm pomocniczych, oni też na dole pracują. Pracują także tymi rodzinami. No, zajmowała się dyrekcja, zajmowała się gmina poprzez pomoc tym dzieciakom, bo to bardzo często ojcowie zginęli, czy w tej chwili o tych 7 nie możemy zapominać, którzy jeszcze pod ziemią tam czekają na to, żeby były odtamowane te wyrobiska i żeby ich wydobyć. Więc ta pomoc, ona z każdej strony jest i ja myślę, że i będzie, bo tak jak powiedziałem na początku, ta trauma, ona latami będzie się tutaj ciągnęła. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Franciszek Dziędziel, wójt gminy Pawłowice. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo.